Witamy z wyjazdu do fabryki kombajnów Rostelmasz. Obszar był tak duży, że nie byliśmy w stanie obejść praktycznie całej fabryki. No to naprawdę tylko zwiedziliśmy kilka działów firmy, które i tak były przepotężne. I na przykład w jednym z najciekawszych aspektów było, można zauważyć, jak są wytwarzane części zamienne, jak w sposób nowoczesny i tak naprawdę też części, które produkują dla swoich maszyn, też w kooperacji produkują dla innych producentów. Jest to największa fabryka na świecie, która zatrudnia 8,5 tysiąca pracowników, z czego jakby podzielić na działy, to dział metalurgiczny na przykład zatrudnia około 1300 osób, które zajmują się tylko i wyłącznie produkcją części. Z drugiej strony mamy dział montujący kombajny, czyli całą linię technologiczną wytwarzającą już finalny produkt. Bardzo wysoka jakość technologiczna produkcji, produktów, całej logistyki działania i ogólnie zgrania wszystkich działów razem, które finalnie dają dosyć wysokiej jakości produkt, dosyć, to nawet mało powiedziane, bardzo wysokiej półki produkty, które w niektórych swoich rozwiązaniach dają pewne rodzaju przewagi, nawet w porównaniu do tych firm, które jakby dotychczas w naszych głowach jakby miały takie jakby pozycjonowanie najwyższej jakości i produktowej, ale również technologicznej, jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania, jakieś nowinki techniczne. Firma Rostelmasz zaprasza swoich potencjalnych klientów nie tylko na zwiedzanie fabryki. Organizujemy przeważnie takie wycieczki raz w roku. Każdy może przyjechać, naprawdę zapraszam, żeby zobaczyć, czym jest fabryka Rostelmasz, żeby już później jakby samemu być pewnym, że to, co mówimy, faktycznie ma potwierdzenie na miejscu.